prawie 200 rycerzy i innych członków grup rekonstruktorskich, w tym 40 z Czech, zagości w pierwszy weekend wakacji na książańskim hipodromie. Będą bitwy i turnieje konne, pokazy walk, kiermasz średniowieczny, koncert muzyki dawnej, konkurencje dla dam i rycerzy, a nowością mają być warsztaty dla publiczności. Imprezy rycerskie odbędą się w sobotę 28 czerwca w godzinach od 18 do 20 i w niedzielę 30 czerwca w godzinach od 11 do 18, ale obozowisko rycerskie będzie można zwiedzać już od piątku. Główną atrakcją programu jest sobotnia Wielka Bitwa połączona ze spaleniem wioski. Jest to zadanie polsko-czeskie, które Wałbrzyski Ośrodek Kultury Jad Albertinum realizuje po raz trzeci. Na przełomie kwietnia i maja gościliśmy grupę seniorów z Hradca Kralowego, tutaj u nas w Wałbrzychu. Teraz organizujemy turniej rycerski Warsztaty Średniowieczne, natomiast sierpień będzie przeznaczony na letnie kino plenerowe. Już teraz ogłosiliśmy konkurs na produkcję kina ofowego. Turniej rycerski na hipodromie rok temu cieszył się dużą popularnością, a organizatorzy dodali do niego w tym roku warsztaty, na których będzie można uczyć się podstaw tańca, piśmiennictwa, dzielarstwa, tkania wyrobu papieru czerpanego, ale także miotania toporem i włócznią, czy wyrabiania powrozów. Przyjedzie około 180-200 rekonstruktorów. Nie mówimy tu tylko o rycerzach, mówimy tu też o kramarzach, mówimy tu też o niewiastach, o całym życiu średniowiecza. W sobotę od godziny 11 jest oficjalne otwarcie z czymś, co nazywa się glejt. Żeby wejść na turniej, trzeba posiadać glejt. Każde bractwo będzie wręczać taki glejt organizatorom. O 11.30 rozpocznie się turniej uczniczy. Turniej uczniczy na dość wysokim poziomie. Będą tak naprawdę ucznicy ścierać się w 16 konkurencjach, w różnych dystansach, odległościach. W niedzielę strzelnica zostanie otwarta dla publiczności i każdy będzie mógł spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i kuszy. W rycerskim obozowisku pojawią się dwa bractwa z Jesenika w Czechach, w sumie 40 osób. W niedzielę mają być także finały walk rycerskich. Nagrodami są miecze, łuki i sztylety. Turniej będzie podzielony na epoki, epokę XIII-wieczną, czyli tych rycerzy krzyżowych ubranych w kolczugi i ten wiek XIV-XV ubrany, tak jak panowie za mną, w pełnych zbrojach płytowych. Będą to walki trochę bardziej, jakby to powiedzieć, brutalne. Następnie pokaz konny, pokaz rycerzy na koniach. Jesteśmy na hipodromie, więc nie może zabraknąć koni. Potem o godzinie 19.30 najważniejsza rzecz tak naprawdę w trakcie tego turnieju, czyli bitwa. Bitwa z paleniem wioski. W zeszłym roku spłonęły dwie chaty. Temperatura w zeszłym roku była dość duża, bo było około 32 stopni w cieniu, a co dopiero w słońcu. A proszę mi wierzyć, przy zapaleniu tych dwóch wielkich snopów to po prostu temperatura podskoczyła maksymalnie. Jak mówią przedstawiciele Bractwa Rycerskiego, w obozowisku będą panowały dość rygorystyczne zasady. Nie będzie można ani palić papierosów, ani nosić zegarków czy telefonów komórkowych. W namiotach nie będzie się też używało prądu. Współczesne wyjątki to okulary czy wózek inwalidzki, ponieważ jeden z rycerzy uległ niedawno wypadkowi podczas turnieju. Turyści mogą liczyć jednak na współczesny catering. Rok temu, jak mówią organizatorzy, pogoda dopisała i widzowie urządzili sobie wielki piknik na trawie, na co jest i miejsce, i warunki.